Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Witam i zapraszam na przegląd wydarzeń ze świata. No, trwa rewolucja idiotów, jak zapewne wiecie. W tym odcinku będzie dużo wiadomości z Polski, bo mamy koniec kampanii wyborczej, niedługo wybory. No i w związku z tym natężenie idiotyzmu jest bardzo duże, ale na początek Wielka Brytania. Wielka Brytania, skandal, kontrowersja. W Wielkiej Brytanii nad Manchesterem przeleciał rasista. Rasistowski samolot przeleciał nad Manchesterem. Zobaczcie, co miał napisane tutaj. White Lives Matter. No, tego było już za dużo. Momentalnie podrywały się samoloty LGBT. Tak, 6 samolotów LGBT od razu ruszyło w pościg za tym rasistą. Dopadli go, strącili. Rasista spłonął, także wszystko w porządku. Wszystko w porządku. No, ale wróćmy do Polski. No właśnie, wybory. Nie będzie. A ja zostanę z tym całym b***nem. Są polską b***ową. Nadającą się tylko do tego, żeby z niej dalać. Ale ja nie chcę stąd dalać, bo jestem u siebie. Bo to jest moje miejsce. Bo to jest moje życie. B***wa. Jak mnie to b***wia. Mam tego dość. Dlatego głosuję. Chcę coś zmienić, więc głosuję. Nie ma idealnego kandydata? Z tym. Zagłosuję na mniejsze zło. Bo mniejsze zło jest lepsze niż większe zło. Bo jak nie zagłosuję, to inni wybiorą za mnie. Wybiorą za nas. Wybiorą ***owo. Wybory są jak prezerwatywa. Zabezpiecz się, bo będziesz mieć przejeb***. Głosuj. Głosuj. Od tego zależy twoje życie. No właśnie, no właśnie. Są wybory, no i może jednak wybiorą ***owo i może trzeba jednak będzie stąd dalać, także... Pytanie dokąd, no bo wiecie, no niespokojnie ostatnio jest na całym świecie, pamiętacie, no rozbijają wszędzie te pomniki, tutaj nagrania CNN-u, tak, z tych protestów w Stanach Zjednoczonych, Black Lives Matter rozbija te pomniki, statuły przewracają, to nagrania CNN-u, także było niespokojnie, ale dzisiaj jest środa, taki środek tygodnia, wiecie, pada deszcz do tego i tak się wszystko uspokoiło na świecie. Tak jakoś jest spokojniej, więc gdzie spierdalać w razie czego? Ja takie trzy miejsca przygotowałem, trzy propozycje, gdzie by tu spierdalać, jakby wybrali chujowo. Więc może Francja. We Francji było jak było, ale teraz we Francji jest naprawdę w porządku, zobaczcie. No i co? I okej, to jest, bo nie mają shotgunów, nie mają karabinów, nikt nie jest uzbrojony, tak? Nic się nie pali, zwróćcie uwagę, wszystkie szyby są całe, po prostu dopadli jakiegoś faszystę i tam wyrównują rachunki z faszystą. Faszysta załatwiony, zobaczcie. To jest okej, także może Francja, albo może Wielka Brytania. Tam też się wszystko uspokoiło, dochodzi tylko do pojedynczych takich... takich starć z faszystami, takich polowań na pojedynczych faszystów. Jest spokojnie. Tylko no na przykład jak jakiś faszysta się pojawi, no to tu, dla tych, którzy może są pierwszy raz na kanale albo nie oglądali tej serii, no to ja wyjaśnię, tak? No, dla wszystkich to powinno być już oczywiste, co się dzieje, tak? Jak się zastanawiacie, trzeba też trochę głową ruszyć, no zobaczcie. No co? Ten biały samochód, tak, czarny. Faszysta. Dopadli faszystę, zobaczcie. No to trzeba się trochę zastanowić, wiecie, samemu. O, i dopadli faszystę i bardzo dobrze. I Wielka Brytania, jak widzicie, też jest okej. Okay. Także może Wielka Brytania, może wyspy. No chyba, że ktoś chciałby, nie wiem, dalej spitalać na przykład, jeszcze dalej, no to... Może Nowy Jork, może Stany Zjednoczone, Nowy Jork, tylko wiecie, tutaj na przykład Brooklyn. Trzeba trochę poznać okolice, na przykład ten facet mieszka na Brooklynie już od lat i on wie, że się nie rusza z domu bez noża, tak? On zawsze ma nóż przy sobie, zobaczcie, to mieszkaniec Brooklynu. On już nasiąkł atmosferę tej dzielnicy, tak? I on już dobrze wie, no z domu bez noża się nie rusza. Także to jest kwestia przyzwyczajenia się, wiecie, poznania lokalnych zwyczajów takich właśnie i takich zachowań.
Także może Nowy Jork, może właśnie Brooklyn. No, ale może w ogóle nie trzeba będzie dalać, bo na przykład Rafał Trzaskowski taki wypuścił nowy klip wyborczy, taką pioseneczkę. Trzask prask. Trzask prask. VS wciąż sprzedaje dinsy. Tobie o Polskę chodzi, prezydencie. Ty nas obronisz, gdy naród na zakręcie. Trzask prask i serce oszalało. Trzask prask, zdobywaj Polskę całą. Trzask prask, ty prowadź nas do celu. Trzask prask, zwyciężaj Rafaelu. No, właśnie. Wybory są, wiecie, jak prezerwatywa. Czasami robią trzask prask. To wszystko w tym przeglądzie informacji. Jak widzicie, trwa rewolucja idiotów. Rewolucja idiotów zagościła też w Polsce. Dzięki.